Siemanko! Witajcie serdecznie, przed Wami Ewelajna. Monci. Witamy w sylwestrowym odcinku Waszego ulubionego EDM-owo lifestyle'owego tygodnika Japa Koniu! No, także na Sylwestra miałyśmy, słuchajcie, piękne, wielkie plany. A co z nich zostało, no to widzicie, siedzimy w dresach na chacie. Jakie plany? A jak tam Wasz Sylwester, słuchajcie? Co to się będzie działo? Także dzisiaj jest Sylwester z dwójką, z naszą dwójką tutaj, tak? I zaraz Wam opowiemy, co będziemy dzisiaj robić, ale jeszcze tytułem wstępu chciałyśmy rozstrzygnąć konkurs sprzed 2 tygodni. Zagadka była, co to za zagadka, dwie kulki i armatka. Mhm. Pragniemy wyróżnić tutaj kilka odpowiedzi, jak na przykład przyrodzenie skrzatka gagatka, konstelacja hydrus, czy nie interesuj się, bo końskiej japy dostaniesz. Bardzo dziękujemy za te wszystkie odpowiedzi. No ale tutaj zgodnie, jednogłośnie, również z Wami, bo ten komentarz także ma najwięcej lajków na YouTubie. Zdecydowałyśmy, że pierwsze miejsce zajmuje komentarz Grzegorza Jaromina. Dwa jajeczka i paróweczka. Także drogi Grzegorzu Jarominie, dziękujemy, wygrywasz ten konkurs. Przesyłamy Ci serduszko, lajka, buziaczka. Tak jak obiecywałyśmy. Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. A tymczasem przechodzimy do jeszcze jednego tematu, który musimy dzisiaj poruszyć. A nie poruszałybyśmy tego tematu, gdybyście nas o to, szanowni widzowie, nie prosili w co najmniej kilku konkretnych wiadomościach. Chodzi oczywiście o sprawę Weronik. Na wstępie chcemy zaznaczyć, że jesteśmy i chciałybyśmy pozostać kanałem muzycznym i raczej nie planujemy poruszać takich tematów na antenie Japa Koniu. Również, co istotne, nie chcemy zajmować żadnego stanowiska i stawać po żadnej ze stron. Czy prowadzić śledztwa. Słuchajcie, każda strona w tej sytuacji popełniła błędy i sobie chyba zdajemy z tego sprawę, bo ani nie popieramy retoryki Weronik w wiadomościach, absolutnie. Bo chodzi o szacunek. Chodzi o szacunek, no i każdy DJ może się zgadzać i nie zgadzać, na jakie stawki tam chce. Każdy decyduje za siebie. Ale przede wszystkim, co nas chyba ubodło najbardziej, no nie popieramy upubliczniania prywatnych konwersacji, tak, na Facebooku, gdzie nazwisko przekreślone, no ale każdy się domyśli, tak, albo ludzie napiszą, tak, no to trzeba to brać pod uwagę. Tak. No. Wystawianie siebie na taki publiczny linch. Są jakieś pewne granice. Dokładnie, no chyba trochę za mocne to było, więc słuchajcie, my naprawdę apelujemy tylko do Was, dogadajcie się, po prostu. Pogódźcie się, dogadajcie się, przeproście za swoje błędy, zróbcie krok wstecz, jedna i druga strona, tak? Dokładnie, z naszej strony możemy tyle powiedzieć. Tak, i zacznijmy ten nowy rok po prostu w dobrym duchu, z uśmiechem na twarzy i zróbmy coś, żeby pomóc tej polskiej scenie. No. A my co dzisiaj? A my dzisiaj rozrywkowo kończymy rok, Sylwester z naszą dwójką, więc dzisiaj będziemy słuchać kawałków tylko i wyłącznie od Was, które nam przesłaliście pod naszymi postami o odcinku sylwestrowym. I wybierzemy dzisiaj hit roku 2020. Yes. I teraz tak, my spędzamy z Wami Sylwestra, a Wy spędzacie z nami Sylwestra. Yes, najlepszy Sylwester 2 dni przed Sylwestrem. Tak jak tydzień temu, takie same zasady. Ja przyznaję punkty od 1 do 5 i Monia tak samo. Nasze oceny i opinie są totalnie subiektywne. Zaznaczamy, tak. A teraz przechodzimy do pierwszego utworu, który nam przesłaliście. Będzie to utwór Basz Wszystko. Proszę bardzo. Idę znów po wszystko. Idę znów po wszystko. Polski. Dobra. Czy Ty już wiesz? Werdykt. Czy Ty już wiesz? 3. 3 punkty przyznajesz. Ja przyznaję 3,5 tej piosence. Nice. Tak. I przechodzimy dalej. Bardzo się cieszymy, że przesłaliście również polskie utwory. Super, ale teraz pora na niemiecki. Szanowni Państwo, jedna z moich ulubionych piosenek 2020, czyli Scooter. Freak 2020. I don't give a penny. Freak 2020. Monia, wracamy do ulubieńca. First we save the rave.
Słuchajcie, then we save the world. Słuchajcie skutera. To już jest grubo... Worst year ever! Freak 2020! Teraz. Worst year ever! Wow! Wow! Słuchajcie, ja jestem po prostu... Jestem zachwycona tym utworem i no nie wiem, co tu dużo kryć. Jestem oszołomiona. Ewelina, ile punktów przyznajesz? Ten utwór zabrał mnie w taniec. Przyznaję mu 4,5. Wow! Wow! Słuchajcie, ja przyznaję 3,5, żeby nie było, że taka muzyka mi się podoba bardziej niż to poprzednie. Kolejna nasza tutaj propozycja od mojego serdecznego kolegi i sąsiada z Krakowa, pozdrawiam, Klima Sara. Co tam wymyśliłeś? Coś czuję, że coś dobrego. No powiem ci, kochana, że... Takie... Wow. Że mocne, no. Maciek, naprawdę. Maciek, naprawdę. Maciek, coś ty... Przepraszam, ja Maćku, żeby jeszcze nie przechylać szali, to przyznaję 4,5, ale no rewelacyjny utwór, naprawdę. I give you 5. Łocie panie, no to jak na razie... Ja jestem tutaj... rozrzutna, mnie to... Jak na razie wygrał. Urzekło. Nie dziwię się w ogóle. Przechodzimy dalej. Tak. Kolejny utwór, który mamy Wam do zaprezentowania, to Tea Vučković, mm-hmm. Be Willing. Proszę bardzo. Mm. To już tak po 12 w nocy wjedzie. Lubię to. Także... Idealna będzie lista przebojów. Dobra. A super. Piękne. Lecimy. Bardzo dobry utwór. Jaka jest Twoja ocena, moja droga? Ja temu utworowi przyznaję 4 punkty. Ładne techenko. 3,5. Proszę bardzo. Kolejny utwór. Będzie to utwór Duke Diamond, Let Me Go. Tak? Duke Diamond, proszę bardzo. Yes. Słuchaj, jakie to jest zajebiste, ty. A no? Duke Diamond. Obczaj teraz, obczaj teraz. Świetne. Boże. Piękne. No niesamowite, jestem zaskoczona. No i co ja mam teraz zrobić? W sensie, ja ci powiem, co masz teraz zrobić. Możesz Let zrobić me. To, co ja, a ja przyznaję temu utworowi punktów 5. A ja przyznaję punktów 5. Naprawdę? Wow, yes. Niesamowite! Nie, super! So yes. Zapisuję i lecimy dalej. No, utwór może was troszeczkę, w sensie mnie zaskoczył na przykład. A ja na ten utwór, to ja się schowam. Bo tutaj w naszym gronie, nie wiem czy wy też tak macie, ale najbardziej męczącą piosenką, przed którą wszyscy uciekamy, bo jest jej po prostu wszędzie za dużo, jest Fisher Muzyki, a w tym roku wyszedł utwór Fisher Freaks, który jest niemal identyczny i który otrzymałyśmy jako jedną z propozycji. Dzięki, Janek. Lecimy. Wujek Janek. Ulepszona wersja Luzynet. Macie nawet zaśpiewać. Cześć. Zaraz zrobimy. Freaks. Luzynet. A Luzynet.
Typowy Fischerowy, słuchajcie. What the freak, what the freak, what the, what the, what the, what the, what the, what the, what the freak. No, jaka jest twoja ocena? It will be two. No dobrze, to ja też daję tu w takim razie. To mamy 4, super. I tak lepiej niż myślałam. A no widzisz? Przechodzimy dalej. Przed państwem Mr. Sam Science w utworze Fairy Tale Extended Remix. A, klimat zmieniamy. Trensik! Lecimy! Płyniemy. Takie słodkie. Przesłodkie to jest. No. Nie, to tak moja, powiem ci. Tak, no, tak. Dwa. Nie, nie poczesało. A ja ci powiem, że nie będę aż taka surowa wobec tego utworu. Bardzo ten wokal jest tak słodki, że aż przyznam chyba temu 3. Okej. Okay. Lecimy dalej. Ewelina, a teraz będzie twój ulubiony artysta. Proszę bardzo, serwuj. Przed państwem Joris Worn. W tegorocznym kawałku Neaskioni. Nie wiem, czy to dobrze czytam, nie umiem po skandynawsku, proszę mi wybaczyć. Neaskioni. I melodik wjechało. Bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne, nie ukrywam. Wyciszające bardzo. Takie wyciszające, tak. Mhm. No ja przyznaję temu utworowi 4 punkty. Ja też. No to super, mamy 8 i przechodzimy dalej. A teraz będzie cast i wiem czego się spodziewasz i wiem czego wy się spodziewacie, to się zdziwicie teraz, proszę bardzo. Cast, who's to say what's real? Spodziewałabyś się? Nie. Naprawdę rewelacyjny kawałek, zresztą cała płyta najnowsza właśnie z 2020 roku jest rewelacyjna, jest na niej bardzo dużo gatunków, słuchajcie. Szukałam naprawdę, słuchajcie, szukam i znaleźć się nie mogę, progresivu, który miałby breakbeat. No proszę bardzo, mówisz i masz. Mówisz i masz, także dziękuję serdecznie osobie, która przysłała ten utwór, czy tam całą epkę chyba ktoś przesyłał. Rewelacja, sprawdźcie sobie. Ja przyznaję temu utworowi punktów chyba 5. Ja przyznaję 4. Proszę bardzo, czyli mamy 9. Przechodzimy dalej. Kolejnym utworem, jaki przedstawimy, będzie Peter Fern, Ain't Over. Proszę bardzo. Techno! Ale mroczne. Mroczne techno. Techno, 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 techno. Ja tam słyszę techno, 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 techno. No i co sądzisz o tym kawałku w ogóle? Jak dla mnie to on jest trochę słabo zmasterowany. Nie wiem, czy jakby to jest tylko moje odczucie, czy w ogóle taki był jakby, taka była koncepcja artystyczna, ale dla mnie za słabo zmasterowane. Ja, no po prostu nie jest to aż tak przyjemne dla ucha, według Daj mnie. Daj mu 3. Ja 3,5. Także 6,5 i lecimy dalej. Fajne techno. I tyle. I tyle. A kolejny utwór będzie polski. Odra wypuścił w tym roku kilka remiksów, między innymi remiks utworu Camp Baltimore, który jest bardzo piękny, posłuchajcie.
O, cudowne. Kocham progresji. Wow. Super. Daję 4. Tyle mogę tylko powiedzieć. Mi się bardzo ten utwór też podoba, przyznaję 4,5 punkta. Na pewno poświęcimy Ci więcej uwagi w jednym z następnych odcinków, ale dzisiaj po prostu słuchamy muzy, więc przechodzimy do ostatniego utworu. A ostatni utwór, jaki przysłaliście, drodzy widzowie, na Sylwester z naszą dwójką, będzie to Regal Looking for Balance. Jedziemy. O. Yes! Ale 5! Coś się tu dzieje. Acid! Bitches! Bitches! Wow! I love it. Ja już nie mam gdzie się poruszać. Już nie mam miejsca, Monia. Dawaj! Ja się odpaliłam, słuchajcie. Najgrubszy klimat wiele na sam koniec, więc super. No, najlepiej. 5. 4,5. 9,5. No dobrze, no to przesłuchaliśmy już wszystkich kawałków na dziś. Podliczamy punkty. I zaraz do Was zwracamy z wynikami. Przede wszystkim chciałybyśmy Wam serdecznie podziękować za nadesłane kawałki z 2020 roku, że możemy wspólnie zakończyć ten rok, podsumować go muzycznie. Tak. I miejmy nadzieję, że przyszły będzie tylko lepszy. Tylko lepszy. I tego Wam życzymy. Słuchajcie, oczywiście wszystkie kawałki, które nam przesłaliście, są super i wszystkie gorąco polecamy. I dziękujemy i lubimy. Ale zwycięzca może być tylko jeden. I uwaga, uwaga! Najlepszym elektronicznym utworem 2020 roku według redakcji Japa Koniu zostaje Duke Dumont Let Me Go. Duke Dumont? Ten żart. Tak? Także dziękujemy Wam serdecznie, bardzo nam miło, fanfary i ogromne gratulacje. Gratulacje. Tak? No i cóż, tym optymistycznym akcentem życzymy Wam wszystkiego, wszystkiego co najlepsze w nowym roku. Bawcie się dobrze, bawcie bezpiecznie. Się dobrze. Szanujcie się. Dokładnie. Szacunku. Bądźcie wdzięczni i uśmiechnięci. A dzisiaj na koniec puścimy Wam rewelacyjny duet DJ-ek. Początkujących w miarę, super dziewczyny z Warszawy, duet Anka, Ania i Kamila. Zobaczcie sami w secie dla The Blue Oyster. Nice. Yes! Jesteście moje. Kochamy Was, dziewczyny. Super. Przyjemny dymacik. Fajnie, no i super, ekstra. Ale miłe zakończenie roku. Oddawaj słuchawki, teraz ja gram. Miłe zakończenie roku, naprawdę. Super. A tam taką małą Ewelinę widzę, tam z tyłu bansuje. No chyba tak, nie? Na sylwestrowe klimaty jak najbardziej. Polecamy dziewczyny. Dziewczyny, super. Na każde klimaty na polecamy każde klimaty, dziewczyny. Secik, proszę bardzo. Można sobie posłuchać. Tak. Dziewczyny są super, polecamy gorąco, a za dzisiaj już Wam serdecznie dziękujemy. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku. Szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego co najlepsze, widzimy się za tydzień i pamiętajcie... Japa koniu!